po ostatnim meczu tego sezonu 18-19. Naszym gościem jest trener Krzysztof Rubak. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. No najpierw pytanie stricte o ten mecz. Patrząc na nasz skład wyjściowy, nie kalkulowaliśmy tutaj, chcieliśmy ten mecz wygrać i pan na pewno też chciał go wygrać wspólnie z zawodnikami dla kibiców. Dokładnie. W dzisiejszym meczu właściwie już nie było celu kalkulować. Zawodników tych młodszych żeśmy sobie sprawdzali w ostatnich meczach, dostali dużo czasu gry. No i dzisiaj wyszliśmy takim, można powiedzieć, optymalnym składem, na jaki nas w dniu dzisiejszym stać. Celem było wygranie tego meczu. Tak jak tutaj przed chwilą pan powiedział, główny cel to jest satysfakcja dla kibiców. Jak również no jednak te trzy punkty dawały jakąś szansę przesunięcia się trochę w górę tabeli. Nie znam jeszcze wyników, nie wiem, czy to udało się cokolwiek zrobić, ale chcieliśmy wspólnie z całym zespołem też ulokować się na troszkę wyższym miejscu. Właśnie, a mówił pan o tym, że sprawdzał pan w tych ostatnich dniach, w ostatnich kolejkach młodzieżowców naszych w perspektywie ewentualnie dalszej współpracy z klubem. Wiem, że jest na gorąco po ostatnim meczu sezonu, ale czy już pan jest w stanie powiedzieć, czy jakiś, któryś z nich znajdzie miejsce w składzie Polonii w przyszłym sezonie? Znaczy ja taki zarys składu na przyszły sezon mam już, może inaczej, trzonu, bo tu będzie dużo zmian i za chwilkę będę rozmawiał z każdym z zawodników, także w tej chwili nie mogę nic na temat powiedzieć, bo mam taką zasadę, że najpierw rozmawiam z zainteresowanym, a dopiero później oficjalnie podaję informacje, także proszę też mnie zrozumieć, ale przez szacunek dla drugiej strony najpierw muszę porozmawiać z zawodnikami. Jeżeli chodzi o tę rundę, no to kończyliśmy ją, jeśli chodzi o jesień, na drugim miejscu. Teraz jest to prawdopodobnie miejsce szóste, z tego co się, jeżeli się dobrze orientuję, i czy pan jako selekcjoner tej, no trener, tak, tej lepiej, bardziej tak. Lepiej, trener tej drużyny, no, czy jest pan w wyniku sportowego, jak na możliwości tego zespołu, na wszelkiej płaszczyźnie, organizacyjne, sportowe, zadowolony? No ogólnie nie jesteśmy zadowoleni z tej rundy, nie jesteśmy zadowoleni z całego okresu przygotowawczego. Było tu mnóstwo niekorzystnych sytuacji, począwszy właśnie od tych bardzo trudnej sytuacji finansowej, poprzez plagę kontuzji, poprzez to, że i dwóch zawodników odeszło, przy czym Rafał Zembrowski to no taki nasz filar linii obrony. Także mieliśmy bardzo dużo problemów kadrowych i może patrząc na te problemy kadrowe, to można być i zadowolonym, natomiast no niestety ja nie mam takiego uczucia, nie jestem zadowolony z tej rundy, natomiast jedno co mnie cieszy, to że dograliśmy do końca, że można powiedzieć, że prawie wszyscy zawodnicy dograli do końca, no i buduje mnie to takie ogólne zaangażowanie zawodników, że mimo tej trudnej sytuacji jednak wytrwali, dokończyliśmy i nawet nas stać było w tej końcówce, chociażby dzisiaj na jakiś taki mały optymistyczny akcent w postaci trzech punktów. To niech ten optymistyczny akcent na koniec będzie dobrym prognostykiem na przyszłość. Dziękujemy bardzo za tę rundę i do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.